20 lipca wspominamy świętego Torlaka Toralsona, biskupa. Torlak urodził się w roku 1133 w południowej Islandii, niedaleko dzisiejszego Hvolsirv. Jego ojciec zajmował się rolnictwem, matka natomiast była jak powiadano skrzętną i inteligentną kobietą. Według rodzimej sagi Torlaka od najmłodszych lat cechował zapał do nauki. Nie ulegał próżnym zabawom i bezmyślnym zachowaniom. Matka szybko dostrzegła talenty chłopca i skierowała go do Oddi, jednego z największych majątków kościelnych w kraju, a zarazem prestiżowego ośrodka kształcenia. W Oddi Torlak studiował doktrynę chrześcijańską pod kierunkiem Jelfura, kapłana syna słynnego nauczyciela. Musiał wykazać się bardzo szczególną bystrością, ponieważ otrzymał święcenia diakonatu zaledwie w wieku 15 lat. W 1148 roku doszło do tragedii, w której zginął w pożarze biskup Magnus Einarsson, a wraz z nim inni księża i wierni. To zdarzenie, mające miejsce w Hitaldur w zachodniej Islandii, pozostawiło Skalhot bez biskupa na następne cztery lata. Z powodu niewielkiej ilości kapłanów w diecezji uznano, że należy poprosić biskupa Bierna Gilsen o wyświęcenie nowych prezbiterów podczas zgromadzenia Altingu, ówczesnego parlamentu. Biskup Björn zgodził się i udzielił święceń m.in. Torlakowi. Młody ksiądz miał wówczas niespełna 20 lat. Już w tamtym czasie było to czymś wyjątkowym, by święcenie kapłańskie przyjął tak młody mężczyzna. Po dwu lub trzyletniej posłudze w małych parafiach na południu wyspy, Torlak wyjechał na dalsze kształcenie. Studiował w Paryżu w Kolegium Św. Wiktora, a następnie udał się do Lincoln w Anglii. Po powrocie do Islandii Torlak przez kilka lat przebywał pod protekcją Stryjów. Saga świętego Torlaka opisuje, że krewni przynaglali go do małżeństwa, nie przejmując się zbytnio, że już wówczas dekrety II Soboru Laterańskiego z 1139 roku zabraniały żenić się księżom. Nie spełnił jednak ambicji rodowych, być może dlatego, że doświadczył pewnej nocy nadzwyczajnej interwencji Bożej. Ukazał mu się we śnie tajemniczy dostojnik, który rzekł: Wiem, że masz zamiar poprosić tę kobietę o rękę, by ją poślubić, lecz nie rób tego. Ona nie będzie twoja, ponieważ jesteś przeznaczony dla lepszej oblubienicy i nie posiądziesz żadnej innej. Te słowa posłońca z nieba wskazywały niejako, że Kościół był oblubienicą przeznaczoną Torlakowi, co oznaczało, że nie powinien już szukać innych proponowanych mu dróg. Po tym zdarzeniu Torlak pełnił posługę w parafii Kikilber w Sida, gdzie pozostał przez sześć lat. Wówczas pewien zacny Ziemianin postanowił podarować na cześć Chrystusa i Jego Świętych pewną część swojego majątku. Udał się do Torlaka i zaproponował fundację domu Augustianów, na co Torlak chętnie się zgodził, ponieważ już był gotów do wstąpienia do zakonu. Konwent powstał w roku 1168. Torlak pierwotnie pełnił funkcję przeora, później został opatem. Zarządzanie ośrodkiem miało szeroki zakres. Niebawem do niewielkiej społeczności dołączyli bracia z innych zgromadzeń, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Konwent stał się znakomitym ośrodkiem kultury, w którym krzewiono islandzką literaturę. Już w pierwszym roku życia monastycznego mówiono o Torlaku, że przemieniał wszystko na lepsze swym błogosławieństwem i pieśnią religijną. W 1174 biskup Skalchod zażądał na altingu wyboru nowego następcy z racji na swój sędziwy wiek i trudności w wypełnianiu obowiązków pasterskich. Alting nie był jednomyślny co do kandydata, a sprawę wyboru odesłano z powrotem do biskupa, który ostatecznie wyznaczył torlaka. Jedną z możliwych przesłanek był fakt, że torlak był dobrym zarządcą majątku w czasie, gdy diecezja przeżywała finansowe tarapaty. Wykształcenie i znakomity styl życia również przemawiały na jego korzyść. Uważa się także, że poparł go potężny przywódca, Jön Lufsson z Oddi. Jön był bowiem kuzynem Elfura pierwszego nauczyciela Torlaka. Święcenia biskupie Torlak przyjął w Norwegii w 1178 roku. Jako biskup w celu umocnienia kraju i w obronie prawa moralnego opracował tzw. penitencjarz pokutny. Dekret ten, oparty na Biblii, wymieniał grzechy i przypisane kary jako zadośćuczynienie za wykroczenia. Penitencja Torlaka był jednym z najbardziej nowatorskich w Europie w tym czasie. Choć był bardzo stanowczy w sprawach moralności, współcześni zapamiętali go jako człowieka pełnego miłości do ludzi i bardzo skutecznego orędownika. Sagi wymieniają dziesiątki cudów, które dokonały się jeszcze za jego życia. Torlak był zawsze słabego zdrowia. Jednocześnie sam poddawał się wyczerpującym postom i innym wyrzeczeniom. Podczas jednej z wizyt na południu wyspy ciężko zachorował i przywiązany do łóżka po trzech miesiącach zmarł w roku 1193. Miał wówczas 60 lat. Cztery lata po śmierci Torlak ukazał się we śnie kapłanowi w północnej Islandii. Polecił, aby jego ciało zostało ekshumowane i zapowiedział, że prośby zanoszone przez jego wstawiennictwo przyczynią się do wykazania jego świętości. Ksiądz o swoim śnie zawiadomił biskupa Brandura Schular. W dniu 20 lipca 1198 roku, pięć lat po śmierci Torlaka, jego doczesne szczątki zostały ekshumowane i uroczyście wniesione do katedry Skalhud. W roku 1237 postanowiono, że rok rocznie w tym dniu będzie sprawowana msza święta na upamiętnienie tego zdarzenia, tak tzw. msza Torlaka sezonu letniego. Latem 1199 roku Alting ustanowił ponadto święto świętego Torlaka obchodzone w dzień jego śmierci, 23 grudnia, tzw. msza Torlaka sezonu zimowego. Źródła wykazują, że sanktuarium świętego Torlaka Istniało w Skalchut niemal do roku 1800. Święty Torlak również dobrze był znany w innych krajach, zwłaszcza w Norwegii, Danii, Szwecji, na Wyspach Owczych i Wyspach Brytyjskich. Sława Świętego dotarła nawet do Konstantynopola wraz z Waregami, którzy jako wojska najemne dołączyli do cesarza. W pewnej księdze cudów mówi się, że w Saint-Moral w Konstantynopolu. Został wzniesiony Kościół kuczci świętego Torlaka jako znak wdzięczności za zwycięstwo waregów nad Poganami. Święty Torlak wymieniany jest w najważniejszych zbiorach hagiograficznych, w tym Acta Sanctorum, które jezuici w Belgii, Bolandyści, publikowali od początku XVII wieku. Święty Torlak został również uwzględniony wśród świętych w kalendarzach liturgicznych Kościoła Katolickiego w Danii. I Norwegii, wydanych po Soborze Watykańskim II, a później zatwierdzonych przez Rzym. Biskup Reykjaviku, Hendrik Hubert Frechen, w listopadzie 1983 roku napisał do kongregacji do spraw sakramentów i kultu bożego, przekładając sprawę świętego wyznawcy. Postulat biskupa Frechen został potwierdzony przez ojca świętego Jana Pawła II. Listem apostolskim z dnia 14 stycznia 1984 roku wydarzenie w istocie nie było kanonizacją świętego Torlaka, ale potwierdzało, że wyznawca zawsze był święty zgodnie z wymaganiami kanonicznymi. Święty człowiek przy aprobacie Ojca Świętego zapisał się w ten sposób szczególną rolą w historii i myśli katolickich mieszkańców Islandii. Świętego Torlaka cechowała uprzejmość i sprawiedliwość. Nie był perfekcyjnym mówcą, potrafił natomiast dzielić się radością z ludźmi. Lubił opowiadania, wiersze, muzykę instrumentalną i niezwykłe opowieści mędrców. Cały swój tryb życia podporządkował nawykom nabytym w domu klasztornym. Odprawiał sumiennie wszystkie godziny kanoniczne, wstając w nocy na długie modlitwy, często modlił się psalmami. Przed głównymi świętami wzywał biedaków. Nieraz 7, 9 lub 12 osób naraz, i potajemnie mył im nogi i suszył je swoimi włosami w duchu swojego mistrza. W ikonografii przedstawiany jest w insygniach biskupich z pastorałem i penitencjarzem. Jest uważany za skutecznego orędownika w nieuleczalnych chorobach, wedle niektórych źródeł, szczególnie w przypadkach autyzmu. Módlmy się, Boże. Ty w świętym Torlaku dałeś swojemu Kościołowi wzór dobrego pasterza, Spraw za Jego wstawiennictwem, abyśmy na wieki mogli zamieszkać w niebie przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Bóg żyje, to. Bóg żyje to Wszyscy święci święte Boże.